Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie po długiej przerwie na pierwszym epizodzie. Słuchaj, ciężkie oddychanie, bo ja już jestem obesrany. Także witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie po długiej przerwie od streamowania. Były pertraktacje z netem, komplikacje, ale udało się wszystko rozwiązać. Teraz żyjemy w XXI wieku. Także jakość streamowanego materiału będzie na pewno lepszy, jeżeli chodzi oczywiście o dźwięk i obraz. Nie wiem, jak będzie z jakością kontentu, czyli z poziomem to wszystko wyjdzie. Postanowiłem, że spróbujemy sobie ogarnąć Residenta 2, ten remake z tego roku. Sporo osób pisze, że jest w porządku, że jest świetnie zrobiony, jako że 7 przyjęła się całkiem pozytywnie, udało nam się ją ukończyć. 2 jest podobna, jeżeli chodzi o długość, też około 10 godzin. No, zobaczymy, czy jak to będzie szło, czy faktycznie ten tytuł okaże się dobry, interesujący, będzie chciał Wam się spędzać czas ze mną przede wszystkim i z naszym głównym bohaterem, którego oczywiście zaraz wybierzemy, bo w tej części można grać babeczką albo facecikiem. Także, no, myślę, że nie ma co to przedłużać. No i oczywiście, pamiętajcie, podczas, to będzie początek, cutscenki, wszystko to, ja coś tam będę mówił, mówcie, czy jest w porządku, czy gra jest nie jest za głośno, czy ja jestem za głośno, tego typu bajera, bo będziemy musieli to poustawiać, nie? Bo tutaj jeszcze nie mam tego tak ogarniętego. Więc myślę, że będzie w porządku. Dobra, czyli co, kochani, kogo wybieramy? Pana Leona czy panią Claire? Kim chcecie, żebyśmy zaczęli grę? Okej, okay, mamy, widzę, czat zagłosował na pana Leona. Leon, także Leon S. Kennedy. Po kilkudniowej ciszy radiowej z jego nowego posterunku, Leon postanawia jechać do miasta Shopów, Shopiego miasta, by ogarnąć, co tam się dzieje. Niestety, nie jest świadom tego, że czeka na niego koszmar. Ja jestem Vigo. Zaczynamy. Kurwa, i to jest renderowane w czasie rzeczywistym. Mnie szczęka opada, jak tak gry widzę. Czy gra jest w porządku? Nie jest za cicho? Cebulka mu weszła między zęby i tak termosi językiem, żeby wygrzebać. Dobra, zaraz przygłośnimy. Kurwa, cutscenki jak w filmie, dajcie spokój. To wszystko na silniku, po prostu wow. Gruby, uciekaj. Na normalu gramy, na normalu. Thank you.
Uciekaj, gruby. Oho, już wstaje za nim. Nie było krzyku. Jedzie Leon, nasz główny bohater. Pytanie do specjalisty pana jest, czy to jest fabularnie przed czwórką? Chyba tak, nie? Hello, handsome. Jezu, te animacje tych oczek, to wszystko wygląda prawdziwie. Bez kitu. Wygląda jeszcze lepiej niż siódemka. Dobra, okej, okay. Przykusimy trochę, jak mówiliście, dźwięk. Audio, tak? Jedną kreseczkę damy wszystko, co? Oj! Oj! Dobra, to są jakieś kostiumy. Och, cholera, zmieniamy na jakiś strój? Czy gramy oryginalnym, jak wygląda? To decyzję zostawiam wam. Noir? Tym, czy... Czekam na resztę opinii, czy gramy nad tym standardowym typkiem, czy... Będziemy się bawić, kurwa, w te... w skórki. Będzie w tym kapeluszu cały czas? No jest 1-1. Potrzebuję jednego głosu, przyjaciele. Bo nie będę decydował sam. Dobra, to na razie gramy bez stroju. Najwyżej się przebierze po tej scence początkowej. Krzywi się, bo pada. Ciekawe, czy go całkiem zmoczę, jak tak postoję chwilę. Ale to odbicie, te refleksy, o, jakie prawdziwe. Czy dobrze jest z grą, czy faktycznie coś... Poczekamy na jakąś akcję, dobra? Bo jak jest cicho, to wiadomo, że jest cicho. Zobaczymy, co tam będzie, jak... Jak troszkę się rozkręci. Ale te patrzcie na te dynamiczne cienie. Jako świetlą latarką. Wow. Patrz, wow. Coś tam się tłucze. Ktoś tam uprawia ten. Parzą się tam chyba. No dobra, idziemy. Jak przyjdzie pan na S, to tak chcecie w dwóch słowach, dobra? A może ja sobie powiem. W dupę. Oho. O nie. A, to się... upił się. Dobra. Boże, ja już obestrany.
Oby skitu zamknął mnie. Hey, what are you doing? O nie, już się zaczyna to w tle. Muzyka rośnie. O nie. O nie. Ależ te cienie, wow. You don't. Ale zajada. Pospane, dzięki. Dobra, użyjemy rady. No, coś nie działa. Dobra, spadł. Ty, noga mu odpadła, ja pierdolę. Jo cię pieprzy. Jak to wygląda, Boże. Dobra, chuj z nim. Gdyby ten nie wstał. Klucz. O, są gołe dupy. Oho, znane inwentory. Dobra. Kij. Dobra, będę uważał na zombiaki. No idzie teraz. O, fuck, puść mnie! Puść! To po... faktycznie uważałem. Kurwa, nie tu. Dobra, tu. Mhm. Oho. O. Fuck. Puść mnie, puść mnie, puść. Holy shit. Piss off, mate. Piss off. Don't shoot. Get down. Mój Boże. Ale ma duperę. You all right? Yeah, I think so. Thanks. You can thank me later. Oczy się świecą, ona jebana. Ale wyglądają jak prawdziwe. O, hello, smutki. No nieźle. Tak. Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire Redfield. Live around here? No. Oho, już zrywa. Looking for my brother. Chuj, zombie apokalipsowy. Well, it's a good thing we found each other. I don't know what to expect anymore. No i teraz zobaczymy, czy będzie spadek FPS-u do 10, jak wjedziemy do miasta. Bo nie robiłem testu. Oho, chyba intro. No, dobra. Także jak jest na razie? Czy jak jest wideo? Jak jest z dźwiękiem? Czy mnie dobrze słychać? Czy gra jest nie za cicho, za głośno? Będziemy mogli to spokojnie po cutscence, czy po inczy tam pogmerać, nie? A myślę, że chyba jest w porządku. No to zajebiście. Głośniej grę? Dobra. A jak była ta akcja, co uciekałem przed tymi zombiekami, było trochę głośno, nie? To nie było za głośno, wtedy mogę przygłośnić, to nie ma żadnego problemu.
citizens. Due to the citywide outbreak, you are advised to take shelter at the Raccoon City Police Station. Free food and medical supplies will be provided to everyone in need. Oh my god, this is so unreal. The police station's not much farther. They'll know something. Jezu, ustami już duszą jak prawdziwi, no. What if we're the only ones? What if there's no survivors? No, there's survivors. It's a big city. There has to be. Jest to niemożliwe. Oho, blokada. Blokada na Rosję. Dobry wieczór, panno S. Witam serdecznie. Fajnie, że jesteś. W skrócie, gramy typkiem, który się nazywa Leon. Jest początkującym policjantem i jedzie do posterunek swój, z którego nie było długo sygnału. I zaatakowały go zombiaki na stacji benzynowej, ta panna go uratowała i przyjechali do miasta. W skrócie. Jezu. Pewnie ten gruby, tak? Oj, odcię tirem. Mój Boże. Bez hitu. Teraz takie gry robią i od się pierdolę. Czekajcie, a nie mogę tu, dobra. Myślę, że mogę przygłosić. Kurwa, ta grafika. Amerykański kino akcji. Uciekaj. Jak Claire, to wygląda? Claire, you okay? Claire chyba się spaliła. Yeah, I'm alright. How about you? No tak 3 na 10. Can't stay here, it's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. Jak to wygląda? No nie mogę. Fuck, zombiaki. This is out of control. Kurwa, mać grafika ratunku. Chyba tutaj, nie? Ja nie wiem, gdzie mam iść. Chyba tu. Shit. It's everybody. They've all turned. Ale biegnie po schodkach. Patrzcie, jak tupta. Tup, 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 tup. There it is. Cholera. Ktoś tam lampki choinkowe w tych krzakach założył, że tak się to błyszczy wszystko? O, idzie gruba baba. Ale ma bebzun. Już to gość był. No, tędy nie przejdę. Cholera. Piss off, Mike. To błyszczenie to przez mentalizing jest? Bele. O, wygląda jak ten tatusiek trochę. Mogę wyłączyć ten teleizm i może będzie lepiej. A to na sobie stream już na spokojnie to potestuję. Oh my.
No nie. I najlepsze jest to, że nie wszystko mam na ultra. Sporo rzeczy mam, wiesz, w Medium i Low, że to jakoś chodziło. Ma ślady po ugryzieniu na kołnierzu. O. Klik. Dobra, idę odpalić internety. O, ktoś jest tam. Jakiś typek. Jezu, nie gryź go. Miałem przygłośnić grę, tak? Już to robimy. Mapka. Mapka jest useful, ok. Gdzie my jesteśmy tutaj? W Mine Hall, a ktoś był tutaj, tak? A pokazuje, gdzie mam iść. O Boże, jak dobrze, nie będziemy się gubić. Dobra, to jest co? O! Bo ja kupiłem tą grę za 200 zł, mam wszystkie DLC-ki. Zamienimy sobie, co? Na co? To jest 9 mm? Tak. Tylko, jak to rozładować? Żeby amunicję, w sensie, rozładować z tego. Da się? Chyba nie. To nic, nie będziemy używać broni, za które zapłaciłem z DLC. I... No dobra, okej. Okay. Jak się bawicie? Okej, okay, pierwsza zagadka, dobra. Jeszcze trochę tu rozejrzymy na spokojnie. Ale wszędzie ślady krwi i butów, Boże. Dobra, okej, okay, zostawiam. O, jest leczonko. Jezu. Oczywiście, że się muszę skradać. Czy czołgać, nie może być normalnie. O Jezu. Here we go again. Chciałem tą roślinkę odruchową, no bo nie? Plant. Ja jestem tutaj. Czyli spróbujemy przez biuro przejść, ale pewnie będzie zamknięte. Dobra. Tu woda jest? Żeby mi nie poradzi. O Jezu, te włączniki, pamiętacie? Jak na statku. O Jezu. Tak, zapisałem. Zamknięte. Na tej maszynie, nie? Do pisania. Bo tu nie ma quick save'ów, jak mnie mam. Faktycznie wygląda, jakby była woda rozlana, no nieźle. Nie, nie, ja wolę powolutku, ja nie będę się nigdzie pchał na szybcika. O, buty ktoś zostawił. Muszę, wiesz, popatrzeć, jakie kontajnery można przeszukać, bo wiesz... Początek gierki to... O. Motywuje się sam Leon, widzisz, do siebie mówi. Mamy 11 pocisków. No strasznie to się to błyszczy.
Mówisz anti-aliasing, no czekaj, zobaczymy. No damy off. No, to nie to. Fajnie się drzwi otworzyły. Także pchnąłem i tak się, no, realistycznie. O. Ja się lubię zachwycać małymi detalami, to jest najważniejsze. Jak klepię za szybko myszką, się rozglądam, to mówcie. Bo ja tak z nerwów. O, tu pan prezydent był. Na pewno żyje, na 100%. My fellow Americans. No dobra, czego szukamy? Profilaktycznie bym strzelił, ale mam mało pocisków. Szkoda mi. O. Dobra. Okej. Nie przeczytam tego komentarza, przepraszam, bo i tak już mi kazało ten, i tak już mi YouTube kazał oznaczyć konto jako jako content nieprzyjazny dzieciom. A najśmieszniejsze jest to, że jak dzisiaj tam ustawiałem do streama wszystko i jak kliknąłem tam w ustawienia streamowania, coś tam te moje filmy, to wskoczyła mi taka wiadomość z osobą pewnego koloru skóry i napisane, że zgódź się, by oflagować swój kanał jako przyjazny i wspierający mniejszości. Opresjonowane mniejszości. Także no, mój kanał to na pewno content jest w sam raz, żeby wspierać mniejszości. No ale co, tu nic tu nie znalazłem? Ktoś tu spał. Jakaś winda. To wszystko przyglądałem, nie? Nic tu nie ma. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Press room. No dobra, okej. You stay dead, friend. Don't move. No przecież tu się... A, nie wiem. No żyj to. Dobre. Dobra, najpierw do toalet. Women. Przepraszam, jest tu kto? A stąd się... Stąd utopce wyszli. O cholera. Ale jaka czysta woda. Kusi mnie strzelić, rzucać czy pryska, ale... O. Hop. Już mamy dwa. Super. Dobrze idzie. Oczywiście nie ma odbić w lustrach. Tu jest generalnie, nie? To wszystko pozamykane. No dobra. Antyprykator! Tak, dokładnie. No troszkę rzeźnia. Golden chain. Ktoś tam krzyczy. Open up! Hurry! Open up! Open this goddamn door!
Gdzie jesteś? Ciągnij go. O chuj. Ups. O mój bien. Jak bebechy wiszą. Okej. Okay. Medalion. O, zagadki. Czy medaliony jakieś, tak? Trzeba. Kadę stacił. A, czy medaliony wchodzą pod tą, tą... Mhm. Winda na dół, coś tam jest. Parking i tam jest ucieczka. O Jezu. Mhm. Dobra. Na pewno będziemy tego musieli używać. Przyda się na potem. A ten kolega już nie wstanie? No dobra. Oho. Piss off, Mike. Jak książki spadły z biurka, jak się wypierdolił. Dobra, podcięli się, dobra, lecimy. No uciekaj, 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 uciekaj. Thank you for saving me, Black Gorilla Man. Leon Kennedy. There was another off-strike. I couldn't... Here. I'm sure you did what you could, Leon. Does anyone know what started this? Honestly, all you need to know is that this place will eat you alive if you aren't careful. Yeah, well, I was supposed to start last week, and I got a call to stay away. I wish I'd come here sooner. You're here now, Leon. That's all that matters. Okay, Lieutenant. I'm ready. Hopefully, you'll be able to find a way out of this station. That officer you met earlier, Elliot, he thought this secret passageway might do the trick. This is good news. We can get you to a hospital. No, I am not the priority here. Lieutenant, I'm not just gonna leave you here. I'm giving you an order, rookie. You save yourself first. Cholera. I'd come with you, but I'd just slow you down. Trochę wygląda jak ten, jak Will Smith. Tak jak bokiem był. You'll need this. I can't take it. Stop. Don't make my mistake. If you see one of those things, uniform or not, you do not hesitate. Ale te twarze, Boże. Take it out. You run. Got it? Yes, sir. On się zmieni w zombie? W
combat knife. Okej, czy się może zepsuć ten nożyk? No dobra. Musimy użyć tego. Okej. No i co, te miejsce na te medaliony, ale na razie nie mamy. Dobra. Hej, are you okay? You need some medical attention, sir? No dobra, zróbmy save'a. A, mogę nożem to rozciąć? Chyba nie. Okej, zara. No na pewno można te skrzynki rozwalać, bo one tam w siódemce miały... A, że nożem, aha, no dobra, dobra. A, faktycznie, no. Dobra. On tak nie wyobrażał swojego pierwszego dnia. Oho. Jest i herb. Jest amunicja, ale no, nie ma na razie tragedii. Jedno żyćko do leczenia mamy. Polku oczywiście deszczyk. Nie byłby to rezydent, jakby nie padało. Czyżby to było to miejsce, co byliśmy wcześniej po drugiej stronie? Nie, chyba nie. Dobra. Itemy na mapce oznaczone mówisz? Jest ta oznaczona. Gdzie jest jakaś legenda. To moje inwentory. Pewnie te wykrzykniki to są points of interest, nie? Pewnie. A mogę tak, ha. Goddess statue, fuse box, okej, okay, no dobra. Dobrze idzie. Teraz pytanie, to jak mam w końcu do tych zombiaków strzelać? Jak mówisz, panie, jest, że headshoty są nieskuteczne, to jak on... Jak mu kapie z tej rany, Boże. Joć. Jak to wygląda? Nie no, graficznie to jest po prostu... No to ale przecież jak strzelam po nogach, to go przecież nie zabiję. Będzie mi tak bez końca ścigał, mogę ich zostawiać żywych, tak? No bo... Nie wiem... Padł. Jak to kurwa wygląda? Dajcie spokój. Aha, kluczyk z treflem. Tak, to jest trefl. Chyba. Dobra, kochani, to jeszcze tak z 10 minutek, 15 i... Jakie tu pazury. Na pierwszy z tym skończymy, bo jest późno, to poniedziałek, także na razie jeszcze chwilkę i... A na dłużej się umówimy następnym razem, ale nie uprzedzajmy faktów. Aha. Nie, więc nie będę zaklejał, po co?
Dobra, spróbujemy headshoty. Patrz, to jest mimo, ona udaje, że jest okno niby, nie? Ścianę buduje wirtualną. No bez kitu. O! Jak wypadło szajsu z niej. Jakieś mózgi, czy co to jest? Fe. A, pewnie można potem barykadować pewnie te okna, nie? Tam się wydaje, żeby nie wchodziły zombie. No dobra. Zombie bombi. Wszystko pod kontrolą. Robić, chwalić headshoty i... ten klucz. Muszę go wywalić, on był tylko do tej stacji benzynowej. Ale w sumie fajne, że nie nikną te przedmioty, nie? Tylko jak już wyciągnął, to ma w kieszeni, no w sumie w porządku. września 25. Zmieniamy stację, w posterunek, w tymczasowy schron. Ze względu na wielki tam wzmożony wybuch tej choroby, czy tych zombiaków. Cały policyjny personel został poinstruowany, by doprowadzić tych mieszkańców do miejsca. Jest to najważniejsze zadanie. Spróbują ukryć jak najwięcej ludzi się da. Bo to jest attendum, to jest chyba dodatek, nie? Jeden z tych uchodźców nas zaatakował. Uchodźców. Co spowodowało śmierć jednego oficera i trzech rannych. Osoba, która była podejrzana, że może być zarażona, została szybko obezwładniona. Mamy podejrzenie, że to po prostu był atak kogoś, kto był narażony na duży stres. 26. Tłum zaatakował posterunek. Wiele osób zmarło. Kilka osób udało się uratować i uciekli do tego awaryjnego schronu. Ale niestety my jesteśmy teraz okrążeni i nie będzie to możliwe. Nie jesteśmy pewni, czy uda nam się naprawić nasz sprzęt do komunikacji, więc zostajemy odcięci od świata zewnętrznego. Miał miejsce kolejny pojedynek, starcie w zachodniej części posterunku o 1 po południu. 12 osób nie żyje i została tylko garstka ocalałych. Wszystko popada w chaos albo nieład. No, czyli wszystko się pierdoli. O, ops, mamy mapkę. O Jezu, zwiedzania. Dobra. Czy tam jest zamknięte? Może mnie nie zauważyć. Dobra, amunicję mamy w ciul, nie ma tragedii. Oho. Gruby pan jest głodny. Ja tak wyglądam jak ten. Jak wstaję rano i coś by zjeść. Halo, proszę pana. Umarł? Ja nie wiem ile strzałów. Może profilaktycznie jeszcze. Dobra.
Czyli tak nie mieliśmy innej drogi, bo to było zamknięte. Stanie? No coś się chyba rusza. No ale wiesz, strzelimy do niego jeszcze raz. Co on tu chciał zjeść? Aha, maczugi. Okej, okay, tu jest dead end. Dobra. Ale ma kurwa gacie jak spadochron. Dobra. Halo, proszę nie spać na służbie. Sorry, nie ten przycisk. Gunpowder, dwa razy handgun ammo, aha, okej. No dobra. Okej, czyli to, no, czyli trzeba zbierać gunpowder, stworzyć ammo, bo mało zysk. Ale padają realistycznie, kurna no. Teraz chyba już nie wstanie, ale krew się nie wylewa. A w sumie chyba nie ma w zombie krwi już, nie? Nie wiem jak to tam, to w lore. Zostajesz skierowany do specjalnej sprawy. Musisz odblokować swoje biurko. Initials of the first names. Put letters in order, dobra. Czyli, żeby tak, żeby to odblokować, initials of your first names, ok, Leon S, czyli LS, tak? Dobra. LS i C, tak? On był Kennedy, nie? Aha, nie mogę. A our first names, aha. Lieutenant, a ja skąd wiecie, jak oni się nazywają? Może gdzieś będzie jakieś info. O, jakie powitanie mi zrobili, o. Witaj, Leon. Welcome back, friend. Chyba nawet, że potem tu wrócimy. Ej, śpisz? Okej, okay, dobra, safe. Też pewnie z czasem się do niego dostaniemy. A, przecież tu są kurwa te. Dobra, już. Czy ja kurwa jestem głupi? Aha, trzymy zero amunicji, MMM. Nie wiadomo, czy to się uda. Dobra, czyli tak, ich imiona, tak? Czyli K, K, I, i kto? I D, K, E, D, dobra. Aha, czyli nie? A może odwrotnie? David, Elliot i... A Neil to jest N. Boże. Cudownie. Okej. Okay. M, R, I, Leon, tak? Nie, wiadomo, nie ma to nazwiska. Czyli... MR, no. Metropolii błędów.
high capacity. Okej, tak jest. Warto było. Cholera. Teraz to tak. Cudownie. Dobra, dojdziemy tylko do save'a i będziemy kończyć. Tylko muszę... Powiem tylko sobie z głównym pokoju. Coś kwikło. A-a. Nie mamy klucza. Safe, ale nie mamy kodu do safe'u. O, cześć. Tu idzie, idziesz. Son of a bitch. Musi być gdzieś kod do safe'u ukryty. Dobra, to idziemy stąd. Kurwa, koni spadają, no. Zawsze są, pamiętaj, zawsze trzeba dobić. It appears that the keypad to the locker's terminal is missing a few keys. I suggest that the person responsible for this mess find some spare keys and fix it right now. Okay. Czyli brakuje tych kluczy. Mhm. Jezus Maria, znowu te kurwa zagadki. Enter locker number. A brakuje akurat tych. A wszędzie jest dwa. Dobra, to szukamy. O, ach, tu jest rzeczy, tu jest stafu. Okej, okay, dobra. Zawsze są, pamiętaj, zawsze trzeba dobijać. Weapons locker. Amunicja do shotguna. Dobra, zapamiętamy to miejsce tutaj. Chyba kolega się obudził znowu. No chodź. Ciekawe, czy można strzelić przez tą szybkę, jak widzicie. Już otworzymy, czekaj. The... 101 mówisz? Ale czerwony, albo sto jeden jest otwarty. Leż, kolego. Ale się tłucze. Ciekawe, czy... Aha. O Jezu, jakie mieszanki porobiłem. A, to by do zamykania tych pewnie, nie? Okien. Green herbs, aha, no to wiadomo. Zielone leczą, niebieskie leczą zatrucie, czerwone... No medical benefits, aha, czyli jak się je kombajnuje, no wiadomo. Dobra. Pyk. Dobra, kochani, to co? Godzinka? Jako na pierwszy stream myślę w porządku, na próbę, poza tym późno jest, także... czekam na komentarze, czy jest w porządku, czy chce się to oglądać, czy nie jest, czy nie ma nudy. I jak się spodoba, no to będziemy kontynuować na spokojnie, nie? Próbować przechodzić, działać w Rezydencie dwójce, tak, no. Mnie się gra całkiem przyjemnie, jest w porządku. Fajna grafika, fajne animacje. Lokacje też takie spoko, także no, to decyzję zostawiam wam. Zobaczymy ten, zobaczymy jak to będzie i no nie wiem, jak będziecie mieli czas, to dogadamy się odnośnie następnego streama. Dzięki za dzisiaj, było super. Mam nadzieję, że się dobawiliście chociaż w połowie tak dobrze jak ja. Vigo out.
dobracąc. Spokojnego poniedziałku, przyjaciele.